Ojcze, gdzie idziemy? Do domu. Ojcze, możemy? Ja chciałbym zapolować. Ruszaj przodem. Możesz na nas liczyć, Atreusie. Co to robimy? Jelenia. Którędy mamy iść? Pójdziemy w stronę jeleni. Porozmawiamy o tym, co się stało? Chyba coś słyszałem. Tędy. Daj mu trochę przestrzeni. Tutaj. Ślady. Prowadzą w tę stronę. Atreusie, przemoc nas zmienia. To, że czujesz jej skutki, nie czyni cię słabym. Z pewnością wszyscy je czujemy. Idziemy w dobrą stronę. Widzę tam połamane gałęzie. Chodź. To wszystko wciąż do mnie wraca. Nóż. Brok. Twarz Sindriego. Synu. Oto i jest. Łokieć w górze. Celność ponad szybkość. Czemu? Teraz ucieka. Tak jak i my. Ja nie rozumiem. Ranne zwierzę, które krwawi. Musi przestać, bo umrze. My krwawimy, a to... To nas rozprasza. To moja wina. Nie. Znajdźmy Sindriego. Chyba mam pomysł, gdzie może być. Prowadź. Możemy pojechać saniami. Muszę się zastanowić, co mu powiedzieć. Pewnie. Gdziekolwiek spojrzę, przypominam sobie o swoich błędach. Nasze działania mają konsekwencje. Pamiętanie o nich nie jest karą. Powiedzmy.
Gdybym tylko... Wykrył podstęp, którego ofiarą wszyscy padliśmy. Powstrzymał atak, którego nie mogłeś przewidzieć. To błędne myślenie, Atreusie. Ojciec ma rację. Nawet bogowie nie kontrolują wszystkiego. Svana, Speki. Chodź. Wszystko gotowe do drogi. Świątynia Tyra. Tam jedziemy. Mimi, że nie dałoby się jakoś wskrzesić Broka? Sindri już raz to zrobił, więc może moglibyśmy to powtórzyć. Obawiam się, że nie, chłopcze. Kiedy dusza taka jak Broka, czyli bez Fylgia, bez celu, opuści cielesną powłokę, to nie może dostać się do jeziora duszy. Nie jest po prostu martwy. Odebrano mu zaświaty. Nie ma czego wskrzeszać. Naprawdę odszedł. Atreusie, jeśli dałoby się coś zrobić, to już byśmy to zrobili. Wiem. Głupie z mojej strony, że się łudziłem. Tęsknię za czasami, kiedy jezioro było jeziorem. Chciałbym wsiąść na łódź i stąd odpłynąć. Uciec od wszystkiego. Nie uciekniesz od swoich błędów. Nie sposób ich zapomnieć. Próbowałem. Ano, pójdą za tobą na kraniec świata, braciszku. Jeśli chcesz stąd odpłynąć, wybierz konkretny cel. Dźwig na końcu mostu powinien nadal działać. Zabierze nas do świątyni. Bracie, powinniśmy się udać do świątyni. Atreusie, skąd pewność, że Sindri tu będzie? To tu się znów spotkali. Spaja się na nowo coś, co pękło. Będzie tu. Sindri. Sindri, ja... Tak mi przykro, my... Nie. Nie chcę tego słyszeć. Nawet nie wiesz, co to znaczy. Nie darujemy tego Odynowi.
temu, którego zaprosiliście pod mój dach? Wszystkich nas zwiodło. O, ale niektórzy dali się zwieść bardziej. Czyż nie? Oddałem wam wszystko. Mój talent, przyjaźń, mój dom, sekrety, bogactwa, a wam było mało. I co mi zostało? Straciłem rodzinę. Jest ci przykro? No to przypatrz się mnie. Co możemy zrobić? My? Z nami koniec. Masz przeżyć ty. Bez względu na cenę. Pytasz się, co zrobić? Zejdź mi kurwa wreszcie z oczu! Chodź, chłopcze. Zostaw go. Musi być sam. To my nie byliśmy jak rodzina? Byliśmy. Nie, ale z pewnością poczuję się lepiej, gdy Odyna dosięgnie sprawiedliwość. Sprawiedliwość? Nie o sprawiedliwość nam chodzi. Chcemy zemsty. Wszystkie moje ścieżki prowadzą do zemsty. Tylko to nam zostało. Musimy wrócić do Freji. Kiedy wrócimy, to... naprawdę czeka nas wojna. Tak. Nie ma już odwrotu. Kiedy wróciliśmy do Svartalfheimu, żeby znaleźć Tyra, naprawdę tego nie chciałem. Nie o to mi chodziło. Gdybym wiedział, co się stanie z Brokiem... Wiemy, Atreusie. Wiemy. Wybraliśmy Sindriemu wszystko. Nie wierz ślepo słowom mówionym w rozpaczy. Nieważne, jak prawdy się wydają. Wiem, że powinniśmy odwiedzić Freję, ale... nie miałbym nic przeciwko pozostaniu w Midgardzie. Podbijaj umysły, nie kraje. Tyr doskonale rozumiał, że największą walkę toczy się o serca i umysły ludzi. Ach tak! Wojowie, którzy pływali po świecie na langskipach, szukając nowych ziem do podbicia. Uważaj, z lewej!
To herb Fjotrlundu, domu mojej drogiej Sigrun. Nie wiedziałem. Mimirze, wspomniałeś o Sigrun. To dawna królowa Walkirii? Ano, była niegdyś śmiertelną księżniczką z Karuśka. Może jest jakaś inna droga? Po drugiej stronie chyba są schody. Że Freja będzie w domu? Czemu nie? Tajne przejście Odyna było też jego drogą ucieczki. Bez przeklętego kruka w schowku namiotły dom powinien być bezpieczny. No i nie pogardzi sojusznikami w walce. Właśnie. Teraz wszyscy chcemy zemsty. Odyn nie będzie nas więcej zwodził. Żeby tak zakpić z pragnienia pokoju Tyra i mojego. Wróciłeś. Jesteś z nami? Dobrze, już czas. Czas na co, jeśli można? Czas zjednoczyć wszystkie światy przeciw Odynowi, raz na zawsze.
Tyr próbował to zrobić. Ten prawdziwy. Wszyscy go kochali. I nawet jemu nie wyszło. A więc nam musi wyjść. Bo inaczej już nikt nie spróbuje. To jest Ragnarok. Tak się składa, że Odyn poznał już każdy z naszych planów. Tak, straciliśmy element zaskoczenia. A do Asgardu możemy się dostać tylko w jeden sposób i to niezbyt subtelny. Gjallarhorn. To znaczy, że przejdziemy świątynią Tyra, tutaj. Mur Asgardu jest tu. Zastępy Einherjerów Odyna zajmą miejsce pomiędzy nimi. Co oznacza, że potrzebujemy armii. Największej, jaką zdołamy zgromadzić. Takiej, jakiej Odyn się nie spodziewa. Dzięki niej dotrzemy do muru. Żeby go sforsować, potrzebny będzie Surt. Ratatosk zdobył dla nas to. Pójdziemy tam we trzech. A ja wiem, gdzie szukać. Świetnie. A sojusznicy? Kto może do nas dołączyć? Pójdę do Helheimu. Zwerbuję armię umarłych. A ja wrócę do Alfheimu i zjednoczę elfy. Tak po prostu. Zjednoczysz elfy po setkach lat wojen. Wiesz, w Alfheimie za mną szaleją. A ty? Vanaheim? Tak. Znajdę Sigrun i zbiorę wolne Walkirie. Midgard nie ma armii. Ani Niflheim czy Jotunheim. Zostaje tylko Svartalfheim. Ja odwiedzę Svartalfheim. Sindri? Na pewno? Dam sobie radę. W porządku. Niech sprzyja nam szczęście. A my do Muspelheimu znaleźć ostatniego ognistego giganta. Prawie zazdroszczę pozostałym. Wiesz, gdzie szukać Surtra? Tak, poznałem sekrety jego ołtarza, gdy byłem w Muspelheimie z Thorem. Z Thorem? Nie martw się, nie widział, jak tam wchodziłem. Nie o to się martwię. Słuchaj, Surtra trzeba będzie przekonać, by połączył się z żoną, Simmarą. Połączył się? No, gdy się ze sobą złączą, stworzą wielkiego potwora, który zniszczy Asgard. O rany. Wybaczcie, mam pewne wątpliwości co do pertraktacji z Hreswelk w Helheimie. Podejrzewam, że mogłaby dać się przekonać komuś spośród umarłych. Mimirze, jesteś tam potrzebny. Nagle śmierć to zaleta? Cóż, ci dwaj powinni sobie beze mnie poradzić. Bracie, mógłbyś? Dobrze. Dziękuję. Spotkamy się niedługo. Hej, chyba widzę w oddali kuźnię Surtra. Żona Surtra. Gdzie jest? Chyba w Niflheimie. Szansę ujrzeć kuźnię.
Uwaga! Moje ataki go nie ranią! Ciekawe, czy nie poznali przepowiedni i nie zaszyli się w swoich światach, by ją powstrzymać. To zrozumiałe. Oby zrozumieli, czemu musi dojść do Ragnaroku. Wow, nasiono mu Spellheimu. Myślisz, że prowadzi do tej areny, na której już kiedyś byliśmy? Patrz, tam. Zdążyłem się tu trochę zorientować. Musimy być gotowi na Surtra, w razie gdyby odmówił pomocy. Gotowi? Według przepowiedni on i Sinmara połączą się, ale kto wie, czy będą z tego zadowoleni. Chcesz zmusić te przedwieczne istoty do posłuszeństwa? No, nie wiem. Bez nich nie wygramy wojny, nie? Musimy być blisko. Już słyszę kuźnię. Znajdźmy Surtra.
To musi być on. Zapytajmy. Halo? Cóż, to albo nie on, albo nas ignoruje. Chodźmy. Cześć. Szukamy ognistego giganta. Odejdźcie. Co to było? Hej, to nie było! Czeka nas walka! Brawo, po lewej! Jeszcze jeden! Kupcze! Jest strażnikiem tego świata! Ma prawo go bronić! Naprawdę, Sur, to ma się z czego tłumaczyć. Sam mówiłeś. Potrzebujemy go. Nie pomogę wam. Kim jesteś? Tym, kogo szukasz. Albo jego cieniem. Czemu nie pomożesz? No bo... nie chcę. Wyjaśnij. Zginiemy. Jasne. Tak jakbyś w ogóle miał tyle powodów do życia. Nie ja. Ona. Jaki to wszystko ma sens? Rozdzieliłeś się z Sinmarą, żeby tak tu czekać sobie na śmierć? Gdybyś do niej dołączył... bylibyście razem. Jesteśmy razem. Mam jej serce, a ona moje. To niewiele, ale wystarczy. Przecież wy nawet... Kochałeś kiedyś kogoś? Miłe uczucie. Więc Odyn zwycięży.
i wszystkie światy poza Asgardem upadną. Tak. Musi zginąć. To prawda. Ale zamierzam chronić ją tak zaciekle jak ty. Chronisz jego. Przykro mi. Chodź. Chwila. Te ostrza. Mogę zerknąć? Wyraźnie płonie w nich pierwotny ogień. Nie pochodzą z tych ziem. Nieważne. Tak. To zadziała. Ale co? Włóż je. Tutaj. A stanę się potworem. Ale jej nie będziemy w to mieszać. Ale przecież według przepowiedni musicie się połączyć. To się uda? Czy ja mam po co tu żyć? Nie tu. Chodźcie. Gdzie idziemy? Do Iskry Świata. Czyli? Granicy Niflheimu i Muspelheimu. To tam powstały pierwsze światy. Nie będziecie mogli tędy przejść, nie? Sud? To nadal ja. Tak jest wygodniej. Co nas czeka przy tej Iskrze Świata? Magia. Pierwotna. To plus twoje ostrza i moje serce powinno wystarczyć. Urosnę i będę niszczyć. Spodoba wam się. Ale co się z tobą stanie? Nie wiem. To nie będę już ja. Ale skąd ten przemieniony ty będzie wiedział, kiedy zaatakować Asgard? Macie róg. Nie? No. Więc wszystko gra? No, oto i ona. Iskra Świata. Ale tu pięknie. Będę tam czekał. Idzie zbyt łatwo. Odyn wie, że mamy Gjallarhorn, że masz maskę, że po śmierci Broka ruszymy za Surtrem, by rozpętać wojnę. Ale mamy jakiś wybór? Nie. O tym też wie. Co tutaj? A co z Sigmarą? Nie powinniśmy jej powiedzieć? Nie. Za bardzo by cierpiała. Bardziej niż z niewiedzy, co cię spotkało? W miłości. Czasem. Musisz wybrać to, co rani mniej. To wszystko nie ma sensu. Obiecajcie, że zostawicie ją w spokoju. Masz nasze słowo. Surtrze, czy dźgnięcie ostrza mi wystarczy, by stworzyć tego nowego ciebie? Serce Sinmary jest zimne. Tak cudownie zimne. Twój ojciec ma teraz w tych ostrzach mój ogień. Jeśli odrobina mnie i płomienia iskry przeniknie odrobinę Sinmary, powinno się udać. Dobrze. No chodź. Thank you.
zaboli. A teraz zacznie się prawdziwy ból. Mój ogień, jej serce. Połącz je, a stworzysz Ragnaroka. Już czas. Myślisz, że ile to potrwa? Valkyrie! Pewnie Odyn je przysłał! Hey!
ratujesz dla nas Asgard? Czekam na wezwanie. Świetnie! Słyszałeś? Wystarczy zadąć w Gjallarhorn, gdy przyjdzie czas. Wracajmy do Muspelheimu. Tam przejdziemy przez mistyczną bramę.